Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny przegląd prasy na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na kolejny numer PSX Extreme, jest to już numer 301, ponieważ jak wiecie, od pewnego czasu ponownie zacząłem właśnie kupować PSX Extreme. Właśnie w jednym z ostatnich materiałów pokazywałem również jubileuszowy numer 300, także mam nadzieję, że właśnie również czytelnicy PSX Extreme są również tutaj na moim kanale, również kupujecie to czasopismo, ponieważ mam dzisiaj ciekawe tutaj rzeczy do opowiedzenia. Na początku sobie przejrzymy zawartość, pokażę Wam jakieś najciekawsze rzeczy, co jest w tym numerze 301. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to muszę jedną rzecz Wam bardzo ciekawą zakomunikować. No niedawno również nagrywałem film o tym, że ukazał się taki numer z okazji 25-lecia PSX Extreme, numer zerowy tak zwany. Tak, ma tutaj zero właśnie tutaj napisane i są tutaj same gry zrecenzowane, opisane, czy zapowiedziane w zapowiedziach, tak? Z roku 96 i 97 na PlayStation 1 wyłącznie. No i widocznie zainteresowanie było tak duże, że twórcy PSX Extreme postanowili wznowić numer pierwszy, który właśnie wyszedł w 97 roku. Ja akurat mam oryginał, właśnie taki cieniutki numer. Oryginalny właśnie z 97 roku, jeszcze z taką tutaj nalepką. Już może nie będę teraz opowiadał całej tej historii, tej nalepki. Jak ktoś ma ten numer albo jest ogólnie czytelnikiem, czy zna historię PSX Extreme, to wie, o co chodzi z tą nalepką. No i będzie właśnie reedycja właśnie tego numeru. Można go już sobie zamówić na Allegro, właśnie na stronie, właśnie na sklepie właśnie, który sprzedaje właśnie wszystkie czasopisma PSX Extreme i Pixel. Bodajże kosztuje chyba 23,99 czy coś takiego, a później będzie chyba 25 zł kosztować, także no zachęcam, jeśli ktoś nie ma tego numeru, albo miał kiedyś, a chciałby sobie mieć, to żeby go zakupić. Nawet myślałem, żebym ja zakupił sobie tak do kolekcji, ale tak uznałem, że chyba to bez sensu, jeśli skoro mam oryginał, tak dla samego posiadania, dla zbieractwa, uważam, że to bezcelowe, no ponieważ mam oryginał, tak, nawet miałem dwie sztuki kiedyś. Drugą sztukę, pamiętam, sprzedałem za kilkaset złotych, pamiętam, to sobie tam coś później kupiłem za to. Coś innego tutaj na mój kanał retro, także zachęcam, jeśli ktoś nie ma tego numeru, a na przykład właśnie ostatnio sobie kupił numer właśnie zerowy i żeby mieć numer pierwszy do kolekcji, to zachęcam, żeby wejść sobie właśnie na właśnie ich stronę, na Allegro, na właśnie na ich tam konto na Allegro i sobie zamówić ten numer pierwszy. Kto wie, być może wkrótce również pojawią się pozostałe numery, a ja bardzo bym tego właśnie sobie też życzył, chociaż sporo właśnie tych początkowych mam właśnie teraz, jeszcze raz to pokażę, ponieważ może nie każdy moje wszystkie filmy śledzi. Mam numer drugi. Dalej mam numer trzeci. Może właśnie też one będą zreaktywowane właśnie po kolei. Oczywiście najpierw numer drugi. No mam numer czwarty. Tutaj z Jersey Devilem na okładce. Ja już kiedyś pokazywałem te moje początkowe numery z mojej kolekcji. Numer piąty. Tutaj kolejny numer szósty z Rapid Racer na okładce. Numer siódmy z Spice World na okładce. Później mamy numer ósmy z Yoshimitsu z Tekena 3. I właśnie dziewiątego nie mam i fajnie by było, jakby był wznowiony. Bardzo bym chętnie to sobie uzupełnił, ponieważ dziewiątego numeru nie mam i próbowałem go od wielu lat zdobyć. No ale dalej mam dziesiąty. To bodajże jest Final Fantasy chyba ósemka na tej okładce. Dziesiąty, później jest podwójny numer, jedenasty, dwunasty to zdaje się był wakacyjny numer, Spyro the Dragon na okładce. I później mam piętnasty dopiero, więc brakuje mi 13 i 14. No i może dalej już nie będę pokazywał, bo już dalej to chyba większość numerów mam, na przykład tutaj 16 z Crashem Bandicootem 3, no jeszcze jeden powiedzmy pokażę, 17 jeszcze tutaj, Ridge Racer 4. No może wszystkich już nie będę pokazywał, późniejsze numery, tam wiadomo jakieś mam braki, ale to fajnie było, jakby z tych początkowych jakieś reedycje również się pojawiły. No, być może Wy również będziecie mogli skompletować tę kolekcję. Na przykład to jeszcze też powiem już tak a propos, co to szkodzi tutaj powiedzieć. Na przykład ostatnio ukazują się reedycje Bajtków albo Top Secretów. Bodajże takie czasopismo jeszcze Kebab. Właśnie o starych komputerach, wówczas nowych, no dzisiaj starych, o Amidze, o Commodore 64, o Atari również jest reaktywowane. To wszystko jest na przykład na stronie Retronix, na Facebooku można sobie znaleźć tę stronę Retronix, wejść tam i są sprzedawane właśnie reedycje tych starych czasopism. Nawet mają poprawiane różne grafiki, okładki, jakieś numeracje, jakieś literówki. Także fajnie by było, jakby również PSX Extreme zostało wznowione, jeśli chodzi o te początkowe, pierwsze numery. Fajnie by było również, żeby Secret Service był wznowiony. Wprawdzie ja mam wszystkie numery Secret Service,
łącznie z tym numerem labiryntowym. Ale na przykład wiele osób pożąda numeru pierwszego, nieraz on się pojawi na Allegro czy gdzieś na OLX, to kosztuje kilkaset albo kilka tysięcy złotych. Na szczęście ja mam i ja nie muszę, ale no, są osoby, które chciałyby to mieć w wersji papierowej, bo papier to papier, a PDF czy tam oglądanie ogólnie czegoś na komputerze, czy na tablecie, czy na jakimś jeszcze, nie wiem, innym czytniku, no to nie jest to samo, prawda? I tak my cały czas mamy te oczy skierowane cały czas na telefon, na tablet, na laptopa, na komputer, na monitor, no to papier to jednak co innego, tak? Także to tyle na początek. Zobaczmy sobie, co najciekawszego jest właśnie w tym najnowszym tutaj numerze. Numer 301. Pokażę Wam jakieś najciekawsze rzeczy w środku. No i zachęcam do pisania w komentarzach właśnie, czy też jesteście czytelnikami PS6 Extreme. Może macie jakieś fajne wspomnienia, może właśnie kupowaliście regularnie, a teraz może teraz wrócicie do tego. No ja właśnie chyba będę powoli sobie teraz do tego wracał. No to już jest trzeci numer w kolejności, który sobie kupiłem, bo zacząłem właśnie ostatnio od 299. No oczywiście wiadomo, wcześniej sobie co jakiś czas kupowałem jeden numer raz tam na rok czy na parę lat, ale chyba do tego wrócę. Patrzę, że to nie jest jakiś spory wydatek, to na początku jeszcze tylko powiem. To 20 zł kosztuje bez grosza, 19,99. Tu jest cena. Także myślę, że co to jest za miesięczne takie zestawienie nowości i artykułów i jakiejś publicystyki. Także dobrze, zobaczmy sobie, co mamy w środku tutaj. No to lecimy. Na okładce Saints Row. No, mamy spis treści. Sony walczy o wolność, Call of Duty. Dział japoński. PlayStation 4 i PlayStation 5, nota 8, a Xbox 7. No i tu mamy właśnie znowu parodię The Last of Us. Ile razy będziemy jeszcze głaskać te pieprzone żyrafy? Chyba lepsze to niż dostać trzeci raz kijem od golfa. A Nintendo Switch ma 6 i tutaj Mario walczy. Czemu ty byłeś na okładce 300 numeru PSX Extreme, a nie ja? Puszczaj, o naszym rysowniku też ani słowa nie było i się obrażał, bo też już 5 lat robi. Tu podziękowania osobom, które wspierają na Patronite, wiadomo. No i tutaj mamy już coś ciekawego. Właśnie jest recenzja tego Arcade One Up z Mortal Kombat 2, czyli mini automat z Mortalem. Kiedyś chciałbym coś takiego kupić. Jest też z Terminatorem 2 taki mini automat. Tutaj mamy relacje z Gamescomu. Między innymi jest Dead Island 2, można sobie poczytać. Street Fighter 6, Lies of P. Tu jakaś w ogóle gra, która wcześniej mnie zainteresowała, co sobie czytałem. No, jesteśmy, no pływamy tą łodzią podwodną w głębi oceanu. Coś ciekawego, koncept ciekawy. Remake Gothica między innymi. To wiele osób będzie z tym się jarało z pewnością. Remake Alone in the Dark. System Shock Remake również. Proszę zwrócić uwagę, jaka gęba zakazana. I jakaś nowa część Sonika. Evil West, jakiś tutaj dziki zachód połączony z jakimiś potworami. To też może być coś ciekawego. 22 listopada, więc niedługo. I kolejna część Aliena. Kolejna część A Plague Tale. Dragon Ball. Tu coś mamy o grze o tron. Akurat to mnie w ogóle nie interesuje. Nie lubię gry o tron, ale wiem, że ludzie się tym strasznie jarają. Tu jakiś felieton. Czy można złapać ducha? Kolejny taki tutaj felieton. Są pogromcy duchów. Ale nie tylko o pogromcach duchów. Myślę, że tutaj ogólnie o duchach jakiś jest felieton. Nie czytałem tego, nie lubię takich zapychaczy. Hyde Park, tego też nigdy nie czytam, co każdy z redaktorów ma do powiedzenia. O właśnie, jest Saints Row. 6 plus dostało. No, nie za wysoko. I The Last of Us Part 1, 10.
No, myślę, że wiele osób się zgodzi, a inne będą wściekłe, że po raz kolejny ta sama gra i ile razy to można wydawać, ile razy można w to grać i ile razy można taką wysoką ocenę dawać. No, ja nie będę komentował tego. Ja grałem na PlayStation 5, ale to była chyba edycja z PlayStation 4, czyli ten remake, który wcześniej był na PS3 i fabularnie może tak, ale gameplayowo nie dla mnie. Tymezja. Coś krwawego. W takie coś bym chętnie pograł. Two Point Campus, czyli można powiedzieć kolejna część po Two Point Hospital, który był remake'iem Team Hospital z lat 90. Każdym razem jakieś kampusy będziemy tutaj budować dla studentów, czy dla jakichś innych właśnie profesorów. Madison, prawdopodobnie jakiś horror. Digimony. Kolejne recenzje. Cult of the Lamp. No, a tutaj mamy o roku 1984, czyli Orwell. Small World Photography, urok zdjęć figurek. No właśnie, tutaj mamy artykuł, bardziej ilustrowany artykuł o tych różnych figurkach, tych różnych dziewczynek, laseczek. Sporo osób się tym jara, jakieś Hatsune Miku, inne takie rzeczy, o sprzęt do fotografowania, jakiś statyw, jakaś lustrzanka, nie? No dużo osób się tym jara, także no, jest tutaj coś do poczytania, o mniej więcej tak to wygląda. Od zera do insidera, tutaj jakiś felieton właśnie, publicystyka. Nie grajcie w Elden Ringa, właśnie jakiś gość tutaj odradza, żeby w to grać. Przeczytam tylko może tutaj jeden ten cytat. Miałem wrażenie, że właściwie nie wiem, po co w ogóle w to grałem. Dead Space. Cały tutaj felieton i właśnie historia Syphon Filter z PlayStation 1, z PlayStation 2, z PSP. No, czyli retro. Kiedyś jeszcze do tej gry wrócę, mam jedynkę, więc chętnie kiedyś jeszcze na kanale do jedynki wrócę. O właśnie, pierwsza plansza. Wiele osób zna chociażby to z dema, bo ta plansza była w demie. Seawolf, młode wilki. O automatach, o fliperach. Tutaj mamy też felietony, Mafijny cud z Japonii, właśnie o Jakuzie. I dalej kolejne. Fizyczne media wracają do łask i Gracz Pospolita. Stray pomaga ratować bezpańskie koty. No nie dziwię się, skoro ludzie interesują się kotami po tej grze. I tutaj mamy, zdaje się, o horrorach coś. Dzieci najgorszego Boga. Netflix, o właśnie, na przykład niedawno Tekken pojawił się na Netflixie, nowa wersja anime. Co tam na Disney Plus i na Amazonie. Prey, na przykład nowa część Predatora, tutaj na Disney Plus opisana. Hardcore Room i dział listy. HIF odpowiada, ale z tego co widzę chyba tylko jeden list będzie albo dwa. No i jak zwykle tutaj można wysłać sobie pokój gracza. Ja myślałem, żeby swój pokój wysłać, ale ciekawe, czy by mnie opublikowali. Pewnie nie, pewnie ludzie mają lepsze. Dla draki mógłbym kiedyś wysłać, albo wy wyślijcie swój pokój gracza, może was opublikują. Hardcore Room, nie? Tutaj coś z forum. I na końcu dział komiksów i jeszcze jeden felieton tutaj Rogera. Także to tyle. No pewnie będę sobie kupował regularnie PSX Extreme, więc co miesiąc też coś nagram, jakiś krótki filmik na moim kanale, co tam ciekawego, co mnie zaciekawiło, co sobie poczytałem. Oczywiście wiadomo, że nigdy od deski do deski nie czytam, ponieważ jest sporo tutaj takich artykułów, które mnie w ogóle nie interesują.
którymi się w ogóle nie jaram, ale dajcie znać, czy wy też kupujecie, czy też zbieracie, czy lubicie to kupować, czy regularnie, co miesiąc, czy raz na jakiś czas, czy kupowaliście dawniej, albo co podobało wam się właśnie w tym najnowszym numerze. Także na dzisiaj to wszystko, zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale, a wkrótce właśnie pojawi się m.in. livestream z Tekena 7, którego właśnie sobie kupiłem. Jeszcze jest zafoliowany. Także niedługo na moim kanale będziemy sobie grali w Tekena 7. Oczywiście wiadomo, nie jest to jakaś nowa gra, ale jaram się tym, że niedługo wyjdzie Tekken 8, chociaż nie wiadomo, czy tak niedługo. No to wypadałoby nadrobić tę zaległość z Tekkenem 7. Także zapraszam do wspólnego udziału i wspólnej zabawy na moim kanale. Cześć!